Minecraft, ale tylko w świecie Ricka i Mortiego. Czy uda mi się naprawić portal gun i odwiedzić wszystkie równoległe światy? Byli państwo, tak zwariowanego odcinka, to nawet ja się nie spodziewałem. Dlatego ty kliknij łapka, ja w tym czasie zetnę drzewo. Genialny plan. Dobra, zróbmy jakieś narzędziorki i musielibyśmy się jeszcze dowiedzieć, co tutaj można byłoby... Portal gun, postęp dokonany? Co? Ej, w postępach mam coś nowego, zobacz, portal gun. Dobra, naszym zadaniem teraz będzie znalezienie laboratorium? Okej, robi się coraz dziwniej. Ale najpierw narzędziorki. Okej, gdybym był laboratorium, to gdzie bym się schował? Ej, tam coś jest. Dobra, to ewidentnie nie jest wioska, dlatego powinniśmy tam podążać, bo być może to jest laboratorium. O, czekaj, żelaziwą to po drodze. Już blisko, co prawda, ale no żelaza to ja nie przeoczę, wezmę ze sobą. Ej, kogoś tam przypadkiem nie ma? Ja tam widzę już, że są lampy, tam mamy ten statyw alchemiczny. Dobra, najważniejsze, że nikogo tam nie ma. No i teraz muszę wiedzieć, co mam jeszcze znaleźć niby w tym laboratorium. Okej, w laboratorium powinniśmy znaleźć kapsułę na płyn, taki specjalistyczny do robienia portali, wiadomo. Dobra, pytanie, czy to będzie gdzieś ukryte, czy będzie gdzieś w skrzyni, nie mam pojęcia. Czy to się w ogóle otworzy, bo tu widzę, że są szklane drzwi. Dzień dobry! No nie zastałem chyba Ricka i Mortiego, co? Okej, mamy postęp dokonany, więc chyba o to chodziło. Co jest tu? Ło, panie, żelazo, bardzo dobrze! Tego po... Okej, tego potrzebowałem, mamy jeszcze diamenty, szmaragdy, złoto, ale mamy kapsułę na płyn. Genialnie. Ile ja mam żelaza? 34, co ty gadasz? I złote jabłko, bardzo dobrze, i możemy zrobić sobie już łuk. To wiecie, że tak jak już tutaj jestem, to może bym tak sobie zrobił lepsze narzędziorki. Coś tak czuję, że to nie jest przypadek, że dostałem tyle żelaza, żeby się tutaj wszystkim dozbroić. A dobra, nieważne, wejście było z tej strony. Sorry, co złego, to nie ja, to nie moja wina. Ej, okej, pa, widzę wioskę. Możemy zdobyć Co to jest? Ej ty, bo to wygląda totalnie jak jakiś El Portalo. Ej, czy on serio mi nie zdążyłem podejść, zniknął. To tylko oznacza, że on będzie gdzieś tutaj się cały czas otwierał. Ej, to muszę jak najszybciej się do niego dostać. Kolejny, ej, ktoś tam stoi! Czy to jest właśnie Rick? Jakby, widzę łysą głowę i niebieskie włosy, jakby to mi totalnie nie pasuje. Ty, oni do mnie biegną! Chłopaki, nie, oni coś ma... Ty, będzie strzelał? Czy coś się normalny chyba? Evil Morty, tylko nie to! Idź mi stąd! Masz owad! Nie wolno tak bić, nie ma takiego bicia. Okej, jeden uczuczony. Dawaj drugiego. Dobra, pokonany, szybko chodź do portalu, bo nie zdążę. Można tak wejść? O! Gdzie? Co to jest? Okej, trafiłem do strasznie dziwnego miejsca, totalnie wywalonego gdzieś, to... Ten portal nie przenosi do normalnego świata, on przenosi gdzieś indziej, ale widzę, że mamy tutaj portal gun, ten, który miałem znaleźć, ten taki jeszcze chyba nie zrobiony. Dobra, mogę go poprosić, bo czemu nie? Jakby zjedło to jabłko wcześniej. I daj mi ten portal gun, okej. Portal na mnie schodzi! Co się stało? Ej, halo! Halo! Stop! Stop! Gdzie jestem? Czemu jestem? Pod ziemią? Gdzie mnie wywaliło? Jesteśmy na koordynatach totalnie 0 na 0 na 0, jakby zresetowało nas całkowicie. Dobra, myślę, że powinniśmy się stąd jak najszybciej wydostać. I co dalej? Portal gun mamy. Ej, może czegoś się dowiem teraz? No właśnie, w tych postępach. Dobra, okazuje się, że możemy zrobić jeszcze lepszy portal gun, jeżeli kupimy coś od Toolsmitha w wiosce? Wejście na maksymalnym levelu sprzeda nam coś, dzięki czemu naprawimy portal i będziemy mogli się przenosić. A dzięki temu dostaniemy się do jakiejś dziwnej cytadeli Ricka, jakby... Ja bym poprosił do góry chyba mimo wszystko jednak i chodźmy do wioski znaleźć. Czy będzie taki wylażer gdzieś w ogóle? Okej, wypłynęła woda i chyba właśnie zaraz się podusimy tutaj wszyscy. A nie, nie uduszę się, bo znalazłem powietrze. Dobra, udało się wyjść. Teraz naszym zadaniem będzie odnalezienie wioski. Tylko tam być najbliższa wioska? No chyba tak, skoro przeteleportowałem tutaj, to najbliższa wioska powinna zawierać tego, kowala? Tak, chyba to był kowal. Gościa, który sprzeda nam coś do naszego portalgana. Okej, opuszczamy dżunglę i tam dalej niczego nie widzę. Okej, widzę sawannę, może tutaj będzie szansa na to, że znajdę wioskę. Łup! Pięknie, jaki to jest parkour mistrz! Ej, 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 czekaj, czekaj! Ja tam widzę wioskę! Dobra, prześpijmy się i zobaczmy, czy ten kolunio będzie na miejscu. A, idź ty mały pierdzie, no ja chcę się przespać, a nie żeby się z tobą tłuc, no! Z portalgana zaraz dostaniesz. Dobra, elegancko, pozbyty. I może by do spanka, dziękuję elegancko. Okej, może ty, czy czekaj, czekaj, czekaj. Ziomek ma normalnie diament na sobie, stary. Czy ty jesteś właśnie tym Toolsmithem, którego ja potrzę? Okej, można od niego kupić fajne rzeczy, ale czy... Ej, no ma. Kula szlamu plus to dostaniemy broken portal gun.
Okej, okay, czyli musimy ewidentnie zdobyć 8 kul szlamu. Szlamem mi to naprawisz? Dobra, ja najpierw pójdę po jedzenie i zorientuję się, czy gdzieś tutaj przypadkiem nie ma nie dżungli, bagien, tak, bagien. O, no jest jedzenie, elegancko. Dobra, ten ziomeczek niech tutaj zostanie, a my lecimy gdzieś na poszukiwania w takim razie w tym momencie bagien. O, jedzonko, żebym tak głodnie latał bez... O, z chlebkiem od razu lepiej. Okej, okay. Bagien nie znalazłem, ale chyba to coś też się nada. Ten nowy biom, tutaj powinny się spawnować szlajmy. Szlajmy, slajmy. Dzień dobry, czy zostałem gluta? Nie, zostałem creepera, ale z niego to ja akurat szlama nie dostanę. No, pod wodą slajmów to ja chyba nie znajdę. Ej, słyszę, czekaj, słyszałem, coś mi tupło. Pięknie, jeden duży wystarczy? Ej, bo nie wiem. Jaki dźwięk, nie wiem, ile z tego mi wypadł jeszcze szlam. No, ła, będzie mi tłuk zaraz. Dobra, coś tam wypadło, mamy 5, ale widzę, że tam był jeszcze jeden, tylko tego szkieleta trzeba się pozbyć. Dzień dobry. O, pięknie. Ty, trochę ich tutaj jest, nieważne. Dobra, mamy 10, możemy wybrać się z powrotem tego gościa, żeby kupić od niego naprawiony portal gun. Dobra, tylko teraz pytanie, gdzie ta wioska, bo kawał drogi w tamtą stronę. 1 hour later. Dobra, zaraz powinno wstać słońce, bo księżyc już zachodzi, a tam jest wioska, do której musimy się udać, oby dalej był ten villager w tym miejscu. Dobra, byłem tutaj, bo widzę workbench. Andrzeju, kochany, gdzie ty jesteś? Ej, jest Andrzej. Andrzej, czy ty się rozebrałeś? Co się wydarzyło? Czekaj. Stój! Panie, bo ja bym chciał coś kupić. Ej, mam 2 szmaragdy. W zasadzie to za te 2 szmaragdy nic nie mogę kupić, więc dajmy mu tego portal guna i zobaczmy, co się wydarzy. Czekaj, broken portal gun. Czy ja naprawdę mogę go teraz odpalić? To naprawdę wygląda tak, jakbyśmy mogli dostać się do jakiejś cytadeli. Czekaj. Czy jak nigdy brałem wszystkie myszy, to coś po prostu się z tej stworzy? Ej, rozwalił mi się, ale mamy portal. Okej. Wejdźmy tu. Gdzie ja jestem? Człowieku, tutaj jest milion Mortich i mi... Ja się tego totalnie nie spodziewałem. Znalazłem jakieś dziwne, przerażające miasto. Co możemy... O, i tutaj są autorzy, bardzo miło. Dobra, co mi mówi... Bo mi się zepsuł portal gun z powrotem, czekaj, co mi mówią postępy? Okej, okay, tu jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia, chyba będę musiał jakoś sobie... Włączyć to? Czekaj. Handlujący Andrzej! O, ty, normalnie rzeczy mogę kupować, co ty gada? Nie spodziewałem się nigdy, że trafię do miasta tego, Ricka i Mortiego, chciałem powiedzieć Andrzeja, ale to z Andrzejami nie ma nic wspólnego. Dokąd to prowadzi? To jest naprawdę cały taki świat, jakby totalnie jakiś inny wymiar. To wszystko dalej było w Minecrafcie, jak mnie tu coś otworzyło? Jak mnie tutaj nie było. Co to jest? Czy jest? Ja nie wiem, czy ja nie przeszkadzam przypadkiem tutaj. To wygląda jak jakieś dziwne posiedzenie dziwnych ludzi patrzących na dziwną ziemię. Ty, bo ja nie jestem na ziemi, ja jestem w kosmosie. Przepraszam, ja nie chciałem. Już wychodzę. Do widzenia. Dobra, ewidentnie musimy znaleźć kogoś, co da nam przedmioty do tego, żeby jakoś naprawić ten portal gun, tak żebyśmy mogli wchodzić do innych wymiarów, bo póki co mogliśmy dostać się tylko tutaj, a inne wymiary dalej na nas jeszcze czekają. Rix, czekaj, co to oznacza? Czy ja mogę tutaj gdzieś... Okej, okay. To wygląda jak laboratorium, w którym będę mógł coś kupić. Co to są za rzeczy? Czy ty jesteś normalny, Ricky? Co to są? Co to jest? Ej, ty, no mogę. Portal gun, jaki dobry! Advanced Machinery Tier 4! Chłopie, skąd ja ci takie coś wezmę tutaj? Dobra, musimy dostać Advanced Machinery. Znajdźmy kogoś innego, kto być może coś takiego będzie chciał tutaj mi opchnąć. Mortis? Właśnie znalazłem jakiś pokój, czekaj, czy tutaj będzie mały Morty, który będzie chciał mi sprzedać coś... Dzień dobry. Coś ciekawego? Ty nie. Ty nie. Ty też nie. A tu u góry ktoś będzie? Ej, no jest. Okej. Okay. Ej, no mamy to! Czyli potrzebujemy to i to i to i to. To i to, żeby zrobić Advanced Machinery poziom 4? Nie uwierzycie, ale po dłuższych namowach udało mi się namówić Ricka, żeby dał mi to za darmo. Dzięki, Rick. Jaki to jest przyjemny człowiek, bardzo dobrze. Idźmy od tego Ricka, idźmy do innego Ricka, żeby teraz mógł mi dać naprawiony portal gun, tak żebyśmy dostali się do dziwnych światów. Panie, weź mi pan to napraw, co jakby można było... O! No i to jest teraz portal gun, myli państwo. Tylko dalej nie działa, bo jest pusty, czekaj. Ja nie muszę tego jakoś zrobić, poka to... Nie, odwrotnie, to daj tu... Połączyłem! Pięknie, to na chłopski rozum wszystko zawsze działa. Dobra, ale wychodzi na to, że mamy pusty ten portal gun, bo on nam nie działa. Czy nie potrzebujemy czegoś, no właśnie, czegoś takiego. To jest substancja do tworzenia portalu. Czy byłbyś tak miły, panie Riku, i dał mi takich 9 na ładne oczy? Nie? Czemu?
Żartowałem, Rick jest spoko, normalnie mi dał. Dobra, teraz pytanie, czy ja tego gdzieś nie muszę załadować, tak żeby mi to zrobiło cały portal gunshot? Musi być do tego jakaś maszyna. Okej, okay. To wygląda jak maszyna, mogę to... O! Napełnia się, okej. Okay. Mamy pełną kapsułę z liquidem, okej. Okay. Zostały nam jeszcze trzy. Czy to nie jest tak, że tutaj były jakieś inne jeszcze u niego? Nie, to nie u niego, ale chyba u kogoś będę mógł znaleźć jeszcze jakieś inne, tak żeśmy mogli przenosić się do jeszcze innych wymiarów, okej. Okay. Połączmy to teraz i pytanie, czy ja już teraz będę mógł się przenosić? Okej, okay. Mamy połączone. I teoretycznie będzie nas to teleportowało teraz w jakieś randomowe miejsca. Ej, w ogóle tam jest portal, nie? Ten portal nie będzie nas przenosił do mojego świata, tak z powrotem. Okej, okay, oni się wszyscy na mnie patrzą, trochę się stresuję. Pięknie! Dobra, wejdźmy tu, zobaczmy, gdzie mnie to wywa... Co to jest? Okej, okay, to jest bardzo dziwny świat, jest strasznie ciemny, mamy czarne drzewa, wszystko tu jest w ogóle czarne. Czekaj, bo tam wystaje jakiś dziwny grzyb. Ja jestem w kosmosie w jakimś dziwnym wymiarze, nie wiem co to jest za wymiar i nie chcę widzieć villagerów, którzy tutaj będą. I co teraz? A, dobra, czyli to będzie nas po prostu teraz randomowo teleportowało za każdym razem, jak tylko będziemy to klikać. Ale co to jest za... dziwna statua? Figura? Nie wiem, może mob? Ej, to jest pełno takich rzeczy. A nie, dobra, to liście. Już myślałem, że coś innego. Dobra, ale... to w ogóle jest... jakby w tym nic nie ma? A nie, jest. Czekaj. Można... Co jest? Co to jest za miejsce? Okej... Okay. Tutaj jakby ktoś był, ale totalnie ani niczego ciekawego tutaj nie widzę, ani nic tutaj w środku nie ma. Piwnicy też, nie? Dobra, przejdźmy się kawałek dalej, zobaczmy czy coś tutaj może jest. Ja bym chyba z tego świata wolał uciekać, jakby... dziwnie tutaj. Dobra, po prostu przenieśmy się do kolejnego świata. Ej, w końcu coś zielonego, bo ten świat w ogóle kolorów nie miał. Gdzie mnie przeniesie? Tam gdzie byłem? Czy gdzieś... Ej, to wygląda jak zwykły świat, nie? Tylko dlaczego to jest pełno mobów w dzień? Ej, halo, to jest pełno mobów w dzień! Gigantycznie dużo... Co jest? To jest strasznie dziwny wymiar, halo, to jest pełno wiosek wszędzie, one są dosłownie w każdym miejscu! I dlaczego moby przez cały czas latają? Ej, to mi się w ogóle nie podoba! Dobra, tam widzę, że jest chata kowala, wejdę tam, żeby coś znaleźć, ale ten świat... No, trochę przypomina niby nasz, ale to w ogóle nie jest nasz świat! Wow, to jest normalnie armia zombie, co tu się wyrabia? A łapania! Jakbyś mi oko wybił? Nie, no nic tutaj nie ma, tutaj ciężko będzie przetrwać, czekaj, została mi... Czy ja mam właśnie ostatni możliwość do przeniesienia się? O nie, co jak mi się zaraz rozwali portal gun? Ale wiecie co, czy nie jest tak, że ja mogę jakoś przełączyć? O! Ej, przełączyłem ten portal gun. Dobra, teraz możemy wrócić do siebie albo do świata Ricka i Mortiego. Dobra, ja bym poprosił, co? Strzel mi tym i wracaj do z powrotem! Okej, okay, trafiłem do siebie? No dobra, wybraliśmy się do zwykłych światów. Nie wszystkie odkryliśmy, bo tak jak widzę przynajmniej tutaj na postępach, trochę nam... Czekaj, a, to tak. Trochę nam brakuje, bo jeżeli odkryjemy wszystkie światy, dostaniemy łuba, luba, dab, dab. Nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Dobra, ale wychodzi na to, że możemy znaleźć jeszcze jakieś inne płyny. Nie tylko do teleportacji, tylko do robienia dziwnych rzeczy. Czekaj, wróćmy tutaj do Rickiego, czy on czegoś takiego przypadkiem tutaj niżej nie sprzedawał, bo tam u Ricka nie widziałem niczego innego. Ej, no jest, pa, normalnie liquid capsule i mining flu... Okej, okay, dobra. I ja bym poprosił te rzeczy, jakby można było tak na ładne oczy znowu poprosić. Dobra, dostałem od nich te dwa płyny. Tylko zanim to wykorzystamy, musimy jakoś wrócić do siebie, do domu. Ale mam jeszcze te trzy substancje, więc wróćmy do Ricka. Niech mi to naładuje, wróćmy do siebie, do domu i zobaczmy, czy tam to niszczy. Co to w ogóle robi? Dokładnie tutaj, mylę państwo, można to komputerka sobie wziąć i wrzucić. O, czekaj, by trzeba było to rozłożyć. Dziękuję. Ej, czekaj, o. Dobra, mamy załadowane, ale teraz pytanie, czy ja muszę tędy, czy mogę wejść na przykład sobie tutaj, żeby się przenieść, czekaj. Gdzie to mnie, to są normalne... Okej, okay, dobra, to po prostu przenosi do naszego świata, spoko, fajnie. Dobra, to tego nie używajmy, zdejmijmy sobie to i załóżmy sobie ten fioletowy, okej. Okay. Co on teraz zrobi? Do głównej ręki. Okej, okay, czyli on strzela? Panie, łap to! Okej, okay, ewidentnie. Okej, okay, tylko myślałem, że będzie to ciut bardziej spektakularne, wiecie co, załatwmy sobie... Okej. Okay. Właśnie dostałem się do świata, do którego chyba nie bardzo chciałem się dostawać, jakieś odnoszę wrażenie. Czy jestem właśnie w nederze bez dachu, tylko to nie jest bardzo jest neder, tylko to jest po prostu jakiś taki dziwny świat, gdzie jest pełno piglinów, pigmenów, a nie ma tutaj za bardzo struktur? Okej. Okay. Gigantyczny ten świat. Wow, i trochę niebezpieczny! Dobra, ja nie chcę tutaj siedzieć, nie widzę niczego więcej, rzućmy sobie kolejny i przejdźmy, o. Czy ja właśnie jestem na dziwnej pustyni? Ewidentnie trafiłem do wyschniętego świata. Co to jest? Ej, czekaj, to nie jest zwykły wyschnięty świat, tutaj coś jest na samym środku. Ja tutaj widzę pełno złota, ale coś tam może się sprzypołać, jakby... Co to jest? Dobra, trzeba nakopać piachu, bo inaczej się tam do góry nie dostanę, to jest jakaś odwrócona piramida.
Okej. Tutaj chyba się pojawiają haski, ale ewidentnie się nie pojawiły. Co jest w skrzyni? Mamy diamenty, w sumie mam już 6 plus dużo złota. To może się przydać, żeby przejść grę. Teraz wypadałoby się wrócić do tamtego świata, gdzie mogłem z piglinami handlować, no nie? Czy mi się tak tylko wydaje? A co je tutaj? Okej, nic tutaj nie ma. Jeszcze więcej spawnerów. A, czyli mogłem tędy sobie wejść, nie musiałem tak kombinować. No to dzięki za info. Hop! Wejdźmy do kolejnego świata. Ten niebieski świat jest strasznie dziwaczny. Wow! Ty czekaj, kogoś spotkałem, ale tam jest jakiś budynek. Czekaj, coś za darmo znalazłem. O, jest skrzynia, to wygląda jakby Warden miał mi się tutaj pojawić. Trochę mi się to nie podoba. I to wygląda jak pułapka. Wow! Dobra, to jest pułapka! No i wszystko wybuchło, dobra, ja bym chciał stąd spadać. Dobra, wymienimy tą flaszkę na jeszcze jedną, bo mam taką. I spadajmy stąd, okej, dawaj tą. Załóżmy do kolejnego portala, a następnie... Portalu, a następnie wybierzemy się do... z powrotem chyba, tam do Ricka i Mortiego, żeby zdorwać jeszcze inne. Okej, jestem znowu tutaj, gdzie byłem. Dobra, przełączmy i wróćmy tam do świata. O, no i pięknie. Dobra, potrzebujemy znowu dużo płynów. Dobra, mamy załatwione. Możemy sobie znowu się przenieść do jakiegoś innego wymiaru. Nie zadziałało? O, działa! Okej, okay, teraz trafiłem do jeszcze dziwniejszego świata, które jest zrobione... całe ze szkła. Powiem wam tak, tutaj jest gigantycznie dużo rzeczy do zwiedzania, do robienia, do załatwiania. Dlatego wrzucam wam link do opisu do tego datapaka. Zainstalujcie go sobie na swoim świecie i sprawdźcie wszystko, co tutaj się wyrabia i co tutaj w ogóle można znaleźć. A póki co wam bardzo dziękuję. A póki co ja wam bardzo dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Hej!